No siemanko uszanowanko, z tej strony Tommy and welcome to Goodbye My King. Dokładnie, zagramy sobie teraz w Goodbye My King, ponieważ zauważyłem, że przy opisie tej gry wiele osób sugerowało, że to jest inna odmiana Hello Neighbor. Jak ja to przeczytałem, to stwierdziłem, że zakupię sobie tę grę na Steamie. Oczywiście macie link do tej gry w opisie i postanowię ją przetestować, ponieważ ogólnie jesteśmy jakimś gościem. Nie wiem właśnie, czy jesteśmy tym gościem, czy jakimś byłym królem, który został podstępnie wygnany ze swojego zamku, ponieważ jakiś grubasek podpisał się, jak myśmy spali jakąś tam, wiecie, naszą ręką, że przekazujemy mu koronę. I ogólnie ten obecny król zachowuje się jak... Siema sąsiad! Dobra, new game, od razu tutaj klikam, od razu tutaj mamy też historię. Ogólnie też w grze może występować dosyć dużo jakichś sekretów, jest wiele minigierek. Zobaczcie, jest pierwsza godzina i nasz młody król wysłuchuje teraz biedaków, rolników, żebraków, zwał jak zwał. Bo kiedyś tak było, że oni przychodzili do króla i oni tam dawał łaskę, czy tam jakieś pieniądze albo coś. Zobaczcie, teraz przychodzą rycerze, pewnie przychodzą po podwyżkę, bo raczej, żeby zdać mu relację, nie przychodzą, tylko raczej przychodzą po podwyżkę, po pieniądze. Zobaczcie, już jest wieczór, on już teraz zasnął, ponieważ był bardzo zmęczony, napisał, co on tutaj ma do zrobienia jeszcze, lub co zostało zrobione, podpisał się pod tym i... Wydaje mi się, że ten grubasek namalował, że on przekazuje mu koronę i został wykopany. I jest smutny. Czyli już teraz mamy tutaj zalążek historii, gdzie w Hello Neighbor oczywiście tego nie ma. Dobra, tutaj loading jest troszeczkę dłuższy, także pominiemy teraz ten loading. I właśnie wylądowaliśmy na jakiejś... powietrznej wyspie, no niech będzie, dobra. Tu jest nasz wychodek, bo chyba tutaj nocujemy, wiecie jak, w takim wychodku, możemy się tam wykupkać, wysikać i tak dalej. W prawym górnym rogu mamy już pierwszy quest, find a fragment of the gem in the royal chambers, czyli znajdź jakiś tam kryształek w komnacie cesarskiej. Dobra, tutaj jest grubasek, właśnie ten, który nas wykopał podstępem, który myśli o koronie, o tym, żeby zostać królem. Dobra, przebiegniemy się tutaj na szybko, tutaj jakaś sobie żabka skacze i tak dalej. Ogólnie to jest nasz zamek, który musimy z powrotem odzyskać. Wydaje mi się, że też będziemy go musieli jakoś podstępem odzyskać, bo inaczej takiego... łasi grubasa inaczej nie będzie się dało wykopać. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy tutaj coś ciekawego, da się wylecieć poza mapę? Nie, oczywiście nie da się wylecieć poza mapę. Już myślałem, że będzie się dało. Oczywiście pewnie tutaj będą jakieś cheaty i będziemy mogli sobie wylecieć i poszukać, co jest na zewnątrz. Nie no, oczywiście żartuję, to taka, takie lekkie nawiązanie do Hello Neighbor. Od razu wchodzimy tutaj do naszego zamku. Okej, okay, dobra, się teraz tutaj troszeczkę... kurde, mnie tutaj tak wszystko po tym opaleniu swędzi, że to jest katastrofa, nie? Ja się tak drapię jak jakaś, kurde, małpa, ty wzo. Dobra. Jesteśmy teraz tutaj w środku i nie możemy wyjść, zobaczcie. Kraty się zasunęły. I teraz tak, tutaj pewnie będzie... Dobra, tu jest... Zobaczcie, tutaj jest... Tutaj powinien być król, ale tutaj króla nie ma. Gdzie on może teraz być? Czyż on się gdzieś ukrywał? Co my tutaj mamy? Tego się tutaj przeczytać nie... O, możemy sobie tutaj na przykład szafkę otworzyć. Da się tutaj jakoś kucnąć? Okej, da się kucnąć. I mogę to chyba tutaj podnieść, nie? Tak mi się coś wydaje, nie. Możemy to ewentualnie znowu z powrotem zamknąć chyba, tak? Dokładnie, możemy to z powrotem zamknąć. I teraz tak, co my tutaj mamy ciekawego? Możemy się schować w szafie albo coś takiego? Okej, możemy się schować w szafie. Okej, i to tak bardzo podobnie wygląda właśnie jak Hello Neighbor. Jest to troszeczkę uboższe, wiadomo, ale jednak jest już fajne, bo mi się podoba, na przykład sama historia, tak? Dobra, co my tutaj mamy? Król szuka gościa, obecny król, ten grubas szuka nas i możemy, i to oznacza ogólnie, że możemy się schować w szafie. Tutaj są jakieś takie podpowiedzi, wiecie, jak to jest wszystko tutorial i tak dalej, to dobra, co my tutaj teraz mamy? To jest jakaś kartka. Okej, czyli ten właśnie kryształek znajduje się... na komodzie lub też znajdował się na komodzie, gdzie myśmy chyba spali, to jest nasza sypialnia i on został przeniesiony gdzieś pod czarny obraz chyba, coś z czarnym, dobra, to będzie trzeba zapamiętać. Okej, help, mamy tutaj help, czyli wszystkie obrazki są zbierane, także nie musimy ich zapamiętywać, bo ja mam krótkotrwałą pamięć, która trwa jakieś 3 sekundy. Chyba, co my tutaj mamy, sztabki złota, ale nic tutaj nie możemy zrobić, Z? Aha, tutaj możemy sobie schować ewentualnie. Co tu jest? Słyszę jakąś muzykę w ogóle.
Ogólnie myśmy tutaj siedzieli i on nas wykopał i tutaj wszyscy do nas przychodzili. Nie wiem, czy mogę... Czy można cicho chodzić, czy głośno. Za obrazem tutaj nic nie ma. Tutaj też nie. Myślę, że to będzie taki wstępny tutorial, bo już tam widziałem, że... Jezus Maria, jak ja się kuźwa teraz przestraszyłem. Ogólnie to może być, wiecie, jak takie troszeczkę horrorowate. Bo twórcy też chcieli tutaj wprowadzić troszeczkę horroru. Wydaje mi się, że troszeczkę możemy brightness... No nie aż tak, ale zrobimy tak, bo to ogólnie było tak. Żeby było klimatycznie, ale ja tutaj nic nie widzę. I zrobimy sobie troszeczkę jaśniej, bo ogólnie tutaj powinno być ciemno. Bo to są, wiecie, jak komnaty i tak dalej, nie? Ale jednak sobie zrobimy troszeczkę jaśniej, bo możemy przeoczyć wiele cennych wskazówek. Dobra, teraz wchodzimy sobie tutaj. I co tutaj mamy? Kolejny obrazek. Gościu jest u góry chyba w swojej komnacie, pije kawkę i ogląda księżyc. Okej, dobra. I co teraz? Dobra. Tu jest jakieś... Jakieś papirusy. Papirusy. Dobra, tu jest zamknięte, ale przecież to jest to po tej drugiej stronie. Co tutaj było? Okej, kod! Dobra, nie działa. Kod nie działa. Tutaj może jakieś książki będą albo coś takiego. Nie, nic tutaj nie ma. Także idziemy teraz do prawego skrzydła, zobaczyć co tutaj się dzieje. A wydaje mi się, że tutaj będzie się działo. Zejdźmy może na razie tutaj na dół. Zobaczcie te korytarze tutaj. Ja się boję, że za chwileczkę tutaj sąsiad wyskoczy, bo to jest takie troszeczkę horrorowate. Gra jest też jumpscare'owata, bo jak jakiś jumpscare wyskakuje, to jest tak głośno, a jest kurde pierwsza 30 już w sumie nawet. Ja nie chcę tutaj krzyknąć, żeby żony nie obudzić, ani sąsiadki, ani nikogo. Nie to, żebym spał z sąsiadką, albo raczej ona z nami. Co to teraz tutaj było? Ej, coś tutaj znalazłem, no co jest grane, halo? Fuck! Jak się schodzi tutaj do tego dolnego menu? Z. Nie wiem, ale coś tam pisało, kurde! Chyba muszę zobaczyć sobie filmik. Ale lipa, options, czekajcie. Nie ma tutaj też opcji, nie? Ale lipa. W help tutaj też nic nie ma. No dobra, no to idziemy sobie po prostu dalej. Ale coś tam było 360 chyba. Dobra, tutaj nic nie ma. Tutaj zamknięte. Może sąsiad będzie... Sąsiad, patrzcie jak ja mówię, sąsiad. Może król... Podstępny król będzie za jakimiś tutaj drzwiami zamkniętymi, bo to jest dopiero przecież w sumie początek. Nie możemy zaraz na początku zostać źle potraktowani. Dobra, co my tutaj mamy? Tutaj został kabel odcięty, który jest potrzebny tutaj, żeby nacisnąć to, żeby później otworzyć to. No dobra. Ale co teraz? Aha! Ja to mogę przytrzymać, nie, ja to muszę naprawić na dół i później się otworzą te drzwi, okej, no ale jak ja to mam naprawić? Jak ja tutaj niczego nie mam? Muszę pierw tak jakby, w ogóle dlaczego tutaj jest prąd? To jest śmieszne, tutaj są świeczki, ale tutaj jednak jest prąd. No dawaj, dawaj, otwieraj to tutaj. Mam tutaj coś ciekawego? No nie, nic tutaj nie ma. Taka jakaś ręka się tutaj pojawia, ale to po to, żeby chyba zamknąć te drzwi. Tu jest zamknięte, no cały czas. On jakoś tak stał, nie? No dobra, dobra, ale... Musimy chyba coś jeszcze tutaj znaleźć. Wydaje mi się, że tutaj będzie niezła szukajka w tej grze. Się zastanawiam, co to jest, kurde, ten papirus, co ja mam tutaj na dole, no, jaka to jest teraz lipa, że ja tego teraz nie mogę, nie wiem, otworzyć albo coś takiego, no, o co w tym chodzi, halo? Wiecie co, zrobimy tak, że my podejdziemy sobie do tych drzwi tutaj, gdzie był ten kod, bo wydaje mi się, że tam był jakiś kod wpisany. Aha, ja się zmęczyłem, okej, dobra. Okej, jest, dobra, czyli ta kartka się pojawiła, okej, 3... 0, 7, 8, 4, enter. Okej, dobra, jest fajnie, jest pięknie. Jezus! Ej, dlaczego już nie umie biec? Dlaczego już nie umie biec? Stary ziomek. Szybko chowaj się. Znalazł mnie.
Jaki bez sens? Przecież ja nie wiem teraz biec tutaj, to było bez sensu teraz. Bo ja tam wcześniej już biegłem i ja się zmachałem i ja nie mogłem wrócić. Ale bez sens, dobra, wchodzimy jeszcze raz, chyba musimy znowu wszystkie... Jezus! Ja nie mogę tutaj mojej żony obudzić, bo ja dostanę szlaban na komputer. No oczywiście żartuję, ale to nie może tak być, ty. Tutaj idzie. Ale nas nie zauważył. Gdzie on teraz idzie? Gdzie on teraz idzie? Weź spierdzielaj stąd. Ja się tam nawet nie pojawiam, nie? Nie męcz się, na spokojnie, zamknij teraz te drzwi. Dobra, drzwi zostały zamknięte, mam nadzieję, że on nie umie tych drzwi tutaj otwierać, bo jest jakimś downem. Dobra, jest klucz, jest fajnie, jest pięknie, mamy klucz, czyli teraz może już nas dostać. Co tu jest? Okej, dobra, otwieramy kolejną komnatę, albo... On gdzieś tam poszedł, on gdzieś sobie chodzi w tej sali. Właśnie tutaj, nie? Idzie tutaj. Dobrze, że on nas nie słyszy. Ale ja teraz nie wiem, która jest muzyczka do niego, a która jest do mnie, żeby nie było sceny teraz tutaj. Stoi tutaj. Dobra, poszedł sobie. Mam nadzieję, że on nas teraz nie zauważy, dobra. Klucz. Tutaj szybko, otwieraj to. I zamykaj. Najlepiej zamykaj, stary. Od razu po prostu zamykaj, nie? Bo on tutaj, wydaje mi się, że nie potrafi otwierać drzwi, ale nie chce się mylić. Bo zobacz, tutaj możemy się ewentualnie schować. Co my tutaj mamy ciekawego? Jest tutaj coś? No zobaczcie, niby mamy ten klucz dalej, czyli ten klucz jest tak jakby do wszystkiego. Dobra, jakaś lina. A, to jest chyba potrzebne do tego, żeby połączyć ten kabel tam, tak? Jezus Maria! Nie no, kuźwa maś, ty, jaki bezsens. Dobra, jeszcze raz, najważniejsze jest to, że mamy dalej ten klucz i mamy dalej tą... no, żyłkę. Nie mówimy jakaś lina, bo przecież lina nie przewodzi prądu. Ale jakaś tam żyłka, nie? Szkoda, że go po prostu nie słychać, bo przecież Fellow Neighbor słychać, co w trawie piszczy, dobra. I otwieramy. Dobra, udało się. I teraz tu jeszcze był jeden... Zamknij te drzwi, proszę, zamknij. Dlaczego nie chcesz tych drzwi tutaj zamknąć, stary? Nie trzymaj tak tych drzwi. Dobra, czekajcie, bo tutaj była jedna podpowiedź, że tutaj był ten gem i on gdzieś tutaj pod oknem, coś tam. Ja się muszę pierw tutaj rozejrzeć. Czy znajdziemy jakieś tutaj fajne złoto? Dlaczego tego złota, stary, nie bierzesz? Czy on tutaj przyjdzie? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że jest na tyle głupi, że on tutaj nie przyjdzie, nie? Może tutaj gdzieś to będzie chyba, nie? Nie. Tutaj za tym obrazem? Za którymś z obrazów chyba to będzie, nie? Ziomek. Bo ja tutaj widzę... No to jest chyba obraz, tak? Tutaj. Aha, tutaj to będzie, okej, dobra, tutaj, tu. Na bank to będzie tutaj, nie? Tylko jak to, kurde, tutaj rozwalić? Co tutaj pisze? Tak jakby Japonia. Nie wiem dlaczego, ale... Nie, nie ma go tutaj. Dlaczego on tych drzwi tutaj nie zamyka? No, proszę cię. Widzisz? O, jest tutaj! Jednak... Ja się tego fest boję, nie? Ja się tej gry, ale to tak fest mega hiper turbo boję. Dobra, udało mi się! Congratulations, level completed, drawing of the door without death. Okej, dobra, czyli wszystko nam się udało przejść, oprócz without death, czyli że nie zginęliśmy ani razu, nie? Continue. Ciekawe, jaka będzie teraz jakby kolejna misja, bo tutaj są, widzicie, to są takie misje, to są takie minigierki. Dobra, pojawiliśmy się teraz... Ja pierdzielę, jak się takiego słońca zawsze bałem, bo... Co to tutaj wszystko jest, bo jest tymi... Tu jest jakiś... O co tutaj chodzi? Czy to też ma jakieś znaczenie?
Ja się naprawdę zawsze takiego słońca bałem, nie? Bo to jest... Nie wiem, ale ja się po prostu takich rzeczy bałem, nie? Nie wiem dlaczego, ale ja się po prostu takich rzeczy bałem, nie? Dobra, a, bo tutaj jest ta zjeżdżalnia. Jeżeliśmy po prostu znowu z powrotem tutaj zjechali. Okej, dobra, czyli... Czyli ogólnie... Znowu musimy się tutaj dostać, bo jest kolejny dzień. Albo raczej nadszedł dzień. I musimy zdobyć teraz kolejny fragment tego game in Royal Chambers. Okej, jest zamknięte. Czyli którędy się teraz tutaj muszę dostać? Tędy? Nie no, nie mogę się tędy dostać, ale ogólnie król sobie teraz tutaj zamknął swoją posiadłość. Nie, tutaj nic nie ma. Może gdzieś coś w rogu będzie, wiecie o co chodzi? Jakaś tam zejście do piwnicy albo coś takiego. Albo przez studnię może. Nie. Nie i nie. Nie i nie. Żadnej podpowiedzi nie ma, żadnego help. No gdzie jest kurde to wyjście, no? Otwieraj tutaj te drzwi, pajacu! Coś tutaj teraz było? A okej, dobra, jest tutaj kluczyk, kurde, pod kamieniem! To było takie proste, a jednak ciężkie, nie? Dobra. Wchodzimy i gdzie jest ten obsarany król, nie? Kolejne drzwi się pojawiły, czy mi się tak tylko wydaje? Czyli tutaj... To się tutaj wszystko pozmieniało. Tu już nie ma tego... Widzicie? Nie ma tutaj już tego... kodu. Tutaj pewnie też będzie otwarte. Dobra, jest otwarte. Nie wiadomo, gdzie jest król. Wydaje mi się, że on teraz będzie tam gdzieś. Wydaje mi się, że do tych samych pomieszczeń nie musimy wchodzić, bo nic tutaj więcej nie... Okej, czyli się jednak troszeczkę pozmieniało. Ale nie mamy teraz tutaj podpowiedzi. Tu jest zamknięte i tu jest wyjście na zewnątrz, z tego co mi się wydaje. Ja się boję, że za chwilę tutaj przyjdzie, nie? Król. Już chciałem powiedzieć sąsiad. Dobra, poszedł sobie. Jednak jest taki odgłos. Chyba nic tutaj nie mamy do szukania. Dobra, tam sobie poszedł. On w ogóle się nie szczaił, że ja mu tutaj wszystkie drzwi pootwierałem, nie? Albo raczej sobie, bo... No teraz to jest jego posiadłość, można by powiedzieć, że to on jest jakimś tam śmiesznym królem. I ogólnie tutaj też się zmieniło. Dlaczego tak... Dlaczego też to się tutaj teraz wszystko zmienia? To jest dziwne troszeczkę, że tutaj się wszystko pozmieniało. Dziwne, nie? Ale jednak tutaj twórcy coś musieli wymyśleć. Żeby cały czas nie chodzić po tej samej lokalizacji. Cicho. Ta muzyka jest za głośna i ona jest stanowczo za głośna. Dobra, co my tutaj gdzieś coś mamy? O kurde, już tutaj jest jego obraz. Ale bez sens. Co my tutaj musimy znaleźć teraz, powiedzcie mi, bo tutaj nigdzie nie mogę nic zrobić. Żadnej podpowiedzi, nie ma tutaj po prostu nic. Żadnego help. Find a fragment of the game. Okej, dobra. Obraz został wzięty, ale po co mi ten obraz? Do czego mi ten obraz jest potrzebny? Żeby go tutaj przywieźć z powrotem? Nie. Żeby tutaj? Nie. Też nie. Może teraz się tutaj troszeczkę lokalizacja zmieni. W co wątpię. Nie chodź tak szybko, ziomek. Bo inaczej cię sąsiad dorwie. Tutaj nic nie ma. Ja nie wiem, gdzie on jest, ja się boję. Tutaj też coś jest, patrz to. Tam słyszę jakieś odgłosy. Halo. On tam jest głodny. Ktoś tam jest głodny, widzi? A, tu jest podpowiedź, dobra. Trzeba mu wrzucić mięso. Okej? Okay. Trzeba wrzucić mięso temu jakiemuś tam potworkowi i wtedy się pewnie drzwi otworzą. Ale tutaj będą pewnie drzwi na zewnątrz, czy nie? Dobra, otwieraj. Nie da się już tego otworzyć. Ta muzyka jest za głośna. Ja muszę troszeczkę przyciszyć.
tu siedzi teraz i je, naprawdę? Czy ja muszę pewnie poczekać, aż on zje? Ile on tutaj będzie jadł? Idzie. Jakim cudem on zawsze wie, że ja tutaj jestem? No co to jest za bezsens? Biegnij, żeż, hopie, biegnij, biegnij, biegnij. A ty masz przecież, kurde, chyba jakiś tutaj... obraz na plecach, dlatego tak wolno chodzimy. Idziemy teraz po to mięso. Tu nic nie ma. Okej, dobra. Mięso potrzebuje! Ziomek! On gdzieś tam teraz łazi, a ja potrzebuję tutaj mięsa, no proszę cię. Tu jest, nie? Tu. To już jest troszeczkę trudniejsze, ponieważ te obrazki pojawiają się na ścianach. O, tam sobie siedział, widzieliście go tutaj? Patrz tego tutaj, jak sobie tam fajnie siedzi te, na tym swoim tronie, czyli teraz mamy troszeczkę... A nie, 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 bo jeżeli on jest tutaj... Okej, idzie. Dobra, nie zauważył mnie. Tu już w ogóle są wszędzie jego obrazy, jak on jest zdałniony jakiś, nie? Hello. Hello. Jeżeli tej muzyczki takiej nie ma, to znaczy, że on tak jakby nas nie widzi. Dobra, zamknijmy sobie tutaj tą komnatę, zwał jak zwał. I teraz możemy mu wrzucić tutaj to mięso. No? Okej. Otwarło się, okej, jest winda! Jest winda, naprawdę jest winda. Musimy pewnie do góry pojechać, bo te komnaty były chyba u góry, nie? O, widzicie? Wow! Magnes i kluczyk, okej, czyli to też jest wzięte z Hello Neighbor. Żeby użyć magnesu, żeby wyciągnąć sobie ten kluczyk jakiś tam. Tu jest zamknięte. Co tutaj mamy ciekawego? Halo. Tu jest też jakiś obraz, ale on nic tutaj mi nie podpowie. Tutaj też mi nic nie podpowie, ten też mi nic nie podpowie. Ogólnie gdzieś pewnie będziemy musieli ten obraz tutaj powiesić. Zobaczcie, wszystkie tutaj są. Ten tutaj też jest, ten tutaj też jest. W ogóle on... on sobie też takie statuetki poustawiał. Jakby je odwrócić teraz? Jak ja mam je teraz odwrócić? Bo tu jest kolejna zagadka, ziomy. Do ściany? Nie no, po co je do ściany podwracać? Nie działa. Nie działa. I też nie będzie działać, nie? No to jest trochę scena. Potrzebuję jakiś kolejny obrazek, który podpowie mi, jak ustawić te... Tego się tutaj już nie da odwrócić, widzisz? Dobra, tutaj też nic nie ma. Ogólnie chyba sąsiada... Sąsiada, znowu mówię sąsiada. Nie ma. Tu jest obrazek. Z nim, w roli głównej, jak zawsze. Co tutaj mamy ciekawego? Jest tutaj coś? O, jest, 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 jest. To jest ten obrazek, który właśnie potrzebuje. Widzicie? Te się muszą patrzeć na siebie. Te się musi patrzeć jak ten, a ten musi się patrzeć w ścianę. Dobra. Tutaj się możemy schować, czyli jednak tutaj... Powiedzmy, sąsiad może tutaj przyjść. Król. Dobra, tutaj nic nie ma. Nie chcę tych drzwi tutaj otwierać. Bo pewnie tu jest zejście na dół. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, ten się musi tutaj tak patrzeć. Ten się musi tak patrzeć. Ten się dobrze patrzy i ten się musi patrzeć na tego, nie? Dobra. Coś się tutaj rozpierdzieliło. Tutaj coś jest. Co to jest? On się ogląda... No kurde, naprawdę taką podpowiedź dostaliśmy. On się ogląda w lustrze i ma jakiś grzebień. On się ogląda w lustrze i ma jakiś grzebień. Ale kurde, podpowiedź idiotyczna, nie no, masakra ci powiem.
Okej, dobra, tu jest ten klucz. Jest fajnie, jest pięknie, mamy już klucz. Ale nadal tutaj jest zamknięte. I ogólnie tutaj chyba trzeba teraz te otworzyć. Okej. I on będzie stał za drzwiami, nie. Jesteśmy w tej komnacie, czyli jest już pomału dobrze. I tu jest teraz chyba ta podpowiedź, która nam jest potrzebna. On się przegląda w lustrze. Czy coś takiego. Tutaj nic nie ma, tu się możemy schować. Po raz 48. Tu są jakieś projekcje, widzicie? Tego zamczyska. Bardzo też ściągnięte z Hello Neighbor. Tutaj nic nie ma. Może będzie znowu w tym samym miejscu. A tu jest. Mamy kolejne. Jest, udało nam się. Mamy po prostu kolejny teraz diamencik. Zwał jak zwał. Będzie musimy uzbierać, nie wiem, 48, żeby tak jakby odzyskać swoją koronę. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, dobra. Level completed. Drawings of the daughter. Nie znaleźliśmy tutaj rysunków od naszej córki without dead. Dobra. Mam nadzieję, że wam się ten odcinek podobał i że wam się ta gra podoba, bo muszę wam powiedzieć, że gra jest dosyć ciekawa. Jeżeli nie, to zapraszam was do innych moich produkcji. Zostaw łapkę w górę, dzięki, że komentujesz, dzięki, że subskrybujesz. No i widzę cię w następnym video. Na razie, dzięki, cześć!